Dzień dobry Państwu. Ja będę mówił o takim obszarze, który do pewnego momentu był kompletnie nieznany, nie dość, że przeciętnym członkom społeczeństwa, jak również w ogóle przyrodnikom. Natomiast my jako Instytut Nauk Leśnych tak naprawdę prowadzimy tam badania od roku 1979 i one już mają w tym momencie 43 lata, z drobną 20-letnią przerwą po roku 1990. Także zaczęły się jeszcze zanim ja się urodziłem. No i to jest duża wartość w ogóle tych badań. Natomiast zajmowaliśmy się głównie gatunkami pospolitymi w miarę ptaków drapieżnych, ale w pewnym momencie również trochę, że tak powiem, przeszliśmy na gatunki rzadsze, bo jak okazało się w pewnym momencie obszar ten jest bardzo cenny pod kątem ogólnie zwierząt, które na tym obszarze można spotkać. Zacznijmy od tego, takiego wprowadzenia krótkiego. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody podzieliła świat na takie najcenniejsze miejsca. No bo oczywiście ludzi jest dużo i trzeba było jakoś wyznaczyć miejsca, które warto chronić bardziej niż inne, żeby jak najwięcej zachować bioróżnorodności. Tak? To są takie tak zwane hotspoty. Jest tam nie dość, że dużo gatunków i zwierząt i roślin. Również tam jest dużo gatunków endemicznych, czyli takich, których spotkać można tylko na tym fragmencie globu. Tak? I to są takie hotspoty. Nawet taki hotspot, jak widzimy, jest w Europie, Kaukaz czy basen Morza Śródziemnego. Natomiast na poziomie lokalnym, krajowym też takie hotspoty można tworzyć. Tak? Także w Polsce też takie mamy. No i chciałbym pokazać, że Lasy Sobiborskie takim hotspotem oddzielnie, jak również jako część Polesia są. Na pierwszy rzut oka często ten las jest niezbyt ciekawy, no bo jest to po prostu sosna, taka sucha. Tak? Natomiast nie do końca tak jest, bo z drogi nie wszystko widzimy. I poza sosną mamy tutaj bardzo dużo terenów takich bagiennych, podmokłych, różnego wszelkiego rodzaju. Torfowiska wysokie, jeziora polodowcowe, brzeziny bagienne, olsy. I tak naprawdę stanowią one prawie 50% tego obszaru, także to jest bardzo, bardzo dużo. A takie torfowiska wysokie i bory bagienne, które stanowią 7-8% obszaru, to jest absolutny taki rekord, czy tam absolutne rekordowe wartości w kraju, bo normalnie to tam stanowi 0,1-0,2% poszczególnych fragmentów, także naprawdę, naprawdę duża ilość takich siedlisk bagiennych, piaski, laski i karaski, tak kolokwialnie o tym terenie można mówić. Oczywiście podstawą jest podłoże węglanowe, które później też się chyba na ten węgiel trochę przekłada, tak, takie kredowe, nieprzepuszczalne, po prostu ta woda przez to nie wsiąka. Także żeby wody się tutaj pozbyć, to ona musi wyparować. Tak? Także te parę metrów pod ziemią jest dobra izolacja, która sprawia, że woda nie wsiąka, przez co mamy tutaj dużo bagien. Tak przynajmniej mniej więcej to wygląda. Natomiast szybko przechodząc, ponieważ czasu mam mało, chciałbym trochę opisać różnorodność tego terenu. Oparte to jest właśnie na różnych badaniach SGGW, ale również na danych zebranych przez inne instytucje czy inne NGOsy. Zacznijmy od stricte, których ja osobiście, grup zwierząt, którymi się osobiście mniej zajmuję, no bo niewiele wiemy o owadach, tak? Niewiele wiemy ogólnie o owadach. Owady są nie taką grupą flagowych zwierząt, które, no chyba, że to są modraczki, tak? Ale przeciętny owad no, nie jest zbytnim takim obiektem zainteresowania społeczeństwa. Natomiast takich owadów w Lasach Sobiborskich też dużo jest wyjątkowych, zwłaszcza właśnie związanych z borami bagiennymi. Tak zwanych chrząszczy saproksylicznych na przykład. Tutaj mamy takie dwa gatunki. Na przykład ten Denticolis borealis, ten oto, jest gatunkiem, który jest takim, Lasy Sobiborskie są refugium tego gatunku. No taki relikt borealny, czy gdzieś tam pochodzący z lasów północnych. Bardzo ciekawym owadem też był ten, Trox perisi. To jest nowy owad dla Polski stwierdzony w budce lęgowej puszczyka zwyczajnego w wypluwkach. Został odnaleziony między wypluwkami. No, w takich miejscach też występuje. Oczywiście bardzo dużo płazów, ogromna różnorodność, liczebność płazów, nie tylko rzekotka, ale kumak nizinny, no, gatunek z załącznika, dyrektywy siedliskowej, traszka grzebieniasta
I jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, że no praktycznie w odpowiednich terminach to nie ma miejsca wieczorem, gdzie się nie da usłyszeć tego płaza. No taką na przykład rzekotkę to z kilku kilometrów można, natomiast rechotanie jest zewsząd. No i oczywiście żółw błotny. Najwyższe chyba liczebności ze znanych miejsc w Europie, bo to jest tak naprawdę i to wiemy, bo ostatnio były projekty wykonywane przez RDOŚ w Lublinie, ponad 1000 osobników. Na pewno jest na obszarze Lasów Sobiborskich, tu widzimy ich granice, około 250 km2 lasu. No i oczywiście jeszcze nowy mieszkaniec. Ssaków jest w Lasach Sobiborskich bardzo, bardzo dużo. Dużo wilków, dużo łosi, oczywiście jest teren bagienny. Natomiast od roku 2010 występują tu rysie, a tu widzimy trop mamy. Z młodym takim w marcu, także na pewno też się tutaj rozmnażają i wiem, że fotopułapka złapała w Poleskim Parku. Pewnie jakiś osobnik musiał sobie znaleźć nowe terytorium, także rozwija się ogólnie dzięki temu populacja poleska. Pierwsze były w Lasach Sobiborskich. Dalej. Gatunki, którymi się nie zajmowaliśmy, ale o paru warto wspomnieć. Oczywiście strzelba błotna, również z tego co wiem, chyba najwyższe liczebności w Europie. Z roślin bardzo ciekawa rosiczka aldrowanda pęcherzykowata, najważniejsza ostoja tego gatunku w Polsce jest w Lasach Sobiborskich, podwodna rosiczka, tak? Torfowiskowy roślin jak bagno zwyczajne, tu widzimy zresztą łosia utopionego w torfiance, niczym megaceros. No i owady ponownie, dużo modraszków, tutaj główna zasługa pana Marka Hołowińskiego, wieloletniego leśniczego Nadleśnictwa Sobibór, który tymi badaniami motyli się tam zajmuje i no jest to jeden z najlepiej rozpoznanych pewnie terenów w Polsce. Kilku form ochrony przyrody, o tym już było, także nie będę się powtarzał. Trójstyk granic jeszcze tutaj jest białorusko-ukraińsko. Polska, to też było na mapach, także żeby nie przedłużać, to szybko to przeskoczę. Jeśli chodzi o stricte na naszą główną działalność osobiście moją i moich kolegów, to oczywiście kilka gatunków ptaków, takich najcenniejszych przedstawię. Na przykład jest to bocian czarny, proszę Państwa, widzimy tutaj trend liczebności od początku badań, także wydaje się, że jest lekki wzrost. No, te lata późniejsze właśnie, ten 18 to bardzo niski sukces lęgowy z powodu właśnie wspomnianej już suszy. Natomiast to, co jest ważne z punktu widzenia bociana czarnego, to, że jest to jedna z najwyższe tak naprawdę znane zagęszczenie tego gatunku, czyli może nie liczebność, a zagęszczenie tego gatunku w ogóle w Europie. Czyli tak naprawdę lokalnie ten obszar jest być może najlepszym obszarem dla bociana czarnego w Europie. Choć ta liczebność stricte nie jest aż tak wysoka, bo to kilkanaście par, ale jeśli te kilkanaście par gniazduje zaledwie na 250 km2, to już jest to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. O Sobiborze mówi się Sowibór. Nie Sobibór, a Sowibór. No to i niekoniecznie z powodu puchacza, ale między innymi Sowiborem ten obszar jest z powodu puchacza. Jest to również gatunek, który tu występuje. Znowu obszar niewielki, także puchacz jest też bardzo, bardzo liczną, jak na tak niewielki obszar sową. Tu widzimy fajnego puchacza, bo on był na gnieździe myszołowa, który poprawił bocian czarny, a później usiadł na tym gnieździe puchacz. Także też taka fajna wymiana pomiędzy poszczególnymi i to ciekawymi bardzo gatunkami. Kolejny bardzo liczny gatunek i osiągający przeogromne zagęszczenia to jest dzięcioł białogrzbiety. To jest o tyle ważny dzięcioł, bo on jest bioindykatorem, czyli on wskazuje nam, że dany obszar ma charakter dziewiczy lub naturalny. Tak? Potrzebuje do życia martwego lub zamierającego drewna liściastego. Bez tego dzięciołów białogrzbietów nie będzie. A tutaj na tym obszarze, to są jakby tutaj wynik naszych badań, które prowadziliśmy nad tym gatunkiem, natomiast na tym obszarze zagęszczenia dzięcioła białogrzbietego, jeśli chodzi o obszary niżowe, czyli nie góry, są najwyższe w kraju poza Puszczą Białowieską, tak? Która jakby, jeśli wspominasz o jakichś różnych argumentach na temat ochrony Puszczy Białowieskiej, to tam te dwa gatunki dzięciołów białogrzbiety czy trójpalczasty bardzo często tam padają, także jedynie w Puszczy Białowieskiej na niżu są wyższe zagęszczenia w całym kraju. Oczywiście najważniejsza ostoja to jest na Lubelszczyźnie tego gatunku. Mniej może znany, ale bardzo fajny dzięcioł zielonosiwy.
też liczebności bardzo wysokie, jakaś pewnie dziesiątka w kraju jak najbardziej. No i znowu bardzo, bardzo przeogromne, wysokie zagęszczenia, bo powyżej 10 par na 100 km kwadratowych, to w przypadku tego dużego dzięcioła jest bardzo, bardzo dużo. Czyli znowu lokalnie idealny obszar, tak? Idealne warunki do występowania tego dzięcioła. Dzięcioł czarny to jest liczny wszędzie, tak? Największy dzięcioł Europy, jeden w ogóle z największych na świecie, ale my prowadziliśmy trochę badania nad tym, co żyje w dziuplach potem dzięcioła czarnego i tutaj spotkaliśmy ogromną różnorodność bardzo ciekawych organizmów. Proszę zobaczyć, oczywiście gongoł, tak, gniazduje. Tu widzimy chociażby gniazdo sosnówki, wiewiórka, borowiec wielki. Kuny też zajmują, natomiast ciekawe też było na przykład, że naturalne barcie w dziuplach dzięcioła czarnego żeśmy spotkali. No i to jest bardzo rzadkie zjawisko. Widzimy tutaj dalej różnorodność różnych gatunków i ssaków, i ptaków, i owadów. Bardzo dużo siniaka, gatunek uzależniony od dzięcioła czarnego. Bez dzięcioła czarnego ten gołąb w lasach by nie występował, bo zajmuje duże dziuple. Osowate, również mrówki i chrząszcze, różne sikory, kowalik. Także bardzo, bardzo, bardzo duża różnorodność zwierząt w tych dziuplach występuje. No między innymi też siniak, który ponownie na tym obszarze, czyli ten gołąb będący dziuplakiem, ponownie na tym obszarze osiąga jedne z najwyższych zagęszczeń w Polsce. Widzimy tutaj. To na czerwono jest mniej ważne, bo to są lokalne populacje na niewielkich powierzchniach badawczych, czyli na pokroju, gdzie było po prostu dużo siniaków, tak? Natomiast tu mamy takie wielkoobszarowe dane, czyli widzimy, że dużo badań nie ma, ale te zagęszczenia są naprawdę, naprawdę bardzo wysokie. No jedyny nasz kurak leśny, który jest jeszcze w miarę liczny. Najważniejsza ostoja na Lubelszczyźnie tego kuraka leśnego, proszę Państwa. Natomiast niestety od paru lat następuje spadek populacji. Widać to gdzieś tam z obserwacji takich ad hoc z różnych rejonów kraju, natomiast również w Lasach Sobiborskich jarząbek zmniejsza liczebność. Natomiast, tak jak mówię, najważniejsza ostoja na Lubelszczyźnie. Nie ma innego obszaru, gdzie tak dużo jarząbków w całym województwie można spotkać. To samo dotyczy się żurawia, choć tutaj pewnie łącznie gdzieś tam z Poleskim Parkiem Narodowym. To żuraw jest gatunkiem tak naprawdę borealnym, czyli de facto teoretycznie najwięcej go powinno być na północnym pasie. I tak jest właśnie poza Polesiem, poza Lasami Sobiborskimi, gdzie te liczebności są przeogromne, zagęszczenia są również bardzo duże. I widzimy tutaj na tle innych ostoi, akurat Natura 2000, że tylko w Puszczy Boreckiej jest znacząco więcej, a proszę zobaczyć w wielu innych miejscach, to jest bardzo, bardzo podobny lub dużo niższy pokroju Knyszyńska, Augustowska, północ Polski, dużo mniej tych żurawi tam można spotkać. I kolejny gatunek, jedyny przedstawiciel realnie ptaków takich wodno-błotnych, które żeśmy trochę badali, natomiast tych gatunków jest więcej. Bardzo ciekawy gatunek słowika, znowu gatunek borealny, czyli z północy. Osiąga tu naprawdę, naprawdę wysokie liczebności. Bardzo ciężkie badania, żeby policzyć ten, bo tam trzeba praktycznie po szyję w wodzie chodzić, bo go słychać, że tak powiem, z niewielkiej odległości. Dosyć cicho śpiewa i to tylko godzinę przed zmierzchem. No ale udało nam się wykryć tych stanowisk trochę. Liczebność jest naprawdę wysoka i pokazuje, że te obszary niekoniecznie leśne wewnątrz Lasów Sobiborskich też są bardzo ciekawe i kolejne gatunki tak naprawdę najpewniej osiągają tu bardzo, bardzo wysokie liczebności. No trzeba by tylko to zbadać. No i oczywiście taki gatunkiem, z którego słyną Lasy Sobiborskie, z którego w ogóle zasłynęły od tego momentu w ogóle połowa polskich przyrodników dowiedziała się o istnieniu tego obszaru. Tak, to jest Puszczyk Mszarny. Praktycznie 100, czasem 100, czasem 50%, ale większość populacji krajowej gniazduje na tym obszarze. Czekamy, aż w Poleskim Parku gniazdowanie pewne zostanie potwierdzone, bo jest taka duża szansa. Natomiast Puszczyk Mszarny tutaj stał się jakby takim słynnym symbolem tego obszaru. Do 10 par
bardzo zmiennie, bo gatunek jest uzależniony od liczebności gryzoni, swojego głównego źródła pokarmu, także po prostu jak nie ma gryzoni, to one zwyczajnie nie przystępują do lęgów. Do 10 par gniazduje co roku na tym obszarze, no i to sprawia, że ten obszar jest absolutnie wyjątkowy w skali kraju. I jeszcze dwa takie ptaszki bardzo ciekawe, no bo na przykład udało nam się wykryć w Lasach Sobiborskich jedyne miejsce, w którym na Lubelszczyźnie występują dzięcioły trójpalczaste, podobno związane ze świerkiem, a jeśli tutaj jest świerk, to tylko nasadzony przez leśników, który ma 30 lat. To raczej nie o takie świerki dzięciołom trójpalczastym chodzi. Jak się okazuje, w takich całkowicie zamarłych lasach bagiennych, gdzie są w 100% martwe drzewa, sosny, olsze, brzozy, dzięcioły trójpalczaste też sobie dobrze radzą i u nas na tym obszarze rzeczywiście można je spotkać. No i kolejnym ptaszkiem, który udowadnia, że to jest sowibór, a nie sobibór, jest suweczka, najmniejsza nasza sowa. Też pojawiła się zaledwie w roku 2016, w roku 2018 był pierwszy lęk, a w tej chwili tych par już jest tam naprawdę dużo. Aktualnie właśnie prowadzimy zresztą badania mające na celu wyznaczyć preferencje siedliskowe, ale również poznać liczebność tego gatunku i wyniki są, powiem szczerze, bardzo optymistyczne, być może bardziej niż się spodziewałem. Także no sowibór, także soweczka również stwierdziła, że jak już się sprowadziła, to będzie jej tutaj zdecydowanie dużo. A tutaj jeszcze taka z naszej publikacji, taka, że tak powiem, wykresik, który pokazuje, jak liczbę gatunków z załącznika dyrektywy ptasiej, proszę Państwa, na tle powierzchni obszaru leśnego, jakiegoś tam Natura 2000. Proszę zobaczyć, w Puszczy Noteckiej tych gatunków lęgowych jest niewiele więcej niż w Lasach Sobiborskich, ale proszę zobaczyć, jaka jest różnica wielkości. Tak? To pokazuje gdzieś tam tą waloryzację, tak? Że wszystkie te inne obszary, no ta Napiwocko-Ramucka i Kampinoska to jeszcze w miarę są niewiele większe, tak? Ale gro tych obszarów, gdzie tych gatunków jest zaledwie kilka więcej lęgowych, ma powierzchnię kilkukrotnie większą. No to oczywiście z zasady teoretycznie jest większa szansa na wystąpienie rzadkiego gatunku na obszarze większym niż na obszarze mniejszym. To pokazuje, jak ten niewielki fragment, tak naprawdę to jest bardzo mały las, jak ten niewielki fragment jest obszarem niezmiernie cennym w skali krajowej, czyli jest takim hotspotem. Przepraszam bardzo, tutaj coś mi wyskoczyło. Jest takim hotspotem. Tak jak mówiłem, na same zakończenie jeszcze kilka takich gatunków, głównie bagiennych, gongoł, krzyk, samotnik, błotniak stawowy, proszę Państwa, również chruściele jak zielonka, czy kropiatka, czy lęgowa po prostu ponad 60 latach w Polsce, karliczka też na tym obszarze. To są gatunki jakby związane bezpośrednio z bagnami, których jest bardzo dużo takich półotwartych, otwartych w środku lasu i stanowią idealną ostoję dla tych ptaszków. No kolejne liczne lelek oraz muchołówka białoszyja, to też są bardzo ciekawe ptaki i dosyć rzadkie w skali Europy, których tutaj jest nadspodziewanie, bym powiedział, w przypadku muchołówki białoszyjej dużo, bo teoretycznie głównie las sosnowy, ptak związany z lasami liściastymi, a naprawdę kilkaset par na tym obszarze gniazduje. No już wspominał pan dyrektor parku, ogromne znaczenie tutaj w kształtowaniu tego obszaru, w utrzymywaniu reżimu wodnego, zwłaszcza w tą suszę miał bóbr i ma dalej, także pełni taką rolę regulatora zwornikowego gatunku dla całego funkcjonowania ekosystemu i również w Lasach Sobiborskich pełni tego typu rolę i ma znaczenie przeogromne. Dobra, dziękuję serdecznie. Jedno zdjęcie mi wypadło, nie wiem czemu, jak poprawiałem teraz prezentację, musiało wypaść, bo było zdjęcie identyczne, tylko z lat 80. Marka Kellera. Może jakby on jest głównym tutaj odkrywcą tego obszaru dla w ogóle świata, czy tam Polski. Także fajnie te dwa zdjęcia zawsze obok wyglądają. Oczywiście to nie jest tylko moja samemu praca, też chciałbym podziękować kilkuset wolontariuszom, można powiedzieć członkom tej nieformalnej grupy badawczej Sobibór, którzy uczestniczyli w tych badaniach przez te 43 lata. Dziękuję.